To już ostatnie, proszę Państwa, dwie minuty meczu. Nie udało się chłopcom z Bydgoszczy pokonać renomowany klub w Europie, Partizan Belgrad, mistrzowie Serbii. Drużyna, która prawdopodobnie w grudniu wyleci do Moskwy na turniej mistrzów krajowych. Może się tam z Romikiem Żary spotkać, bo to jest turniej taki, gdzie mistrzowie Europy, mistrzowie swoich krajów jadą. Chłopcy na pewno silniejsi fizycznie, wiadomo, Bałkany wcześniej się rozwijają. To tak ta temperatura, nie, to robi, tak jak powiedział ten biskup, że tam też jest dominicy. Wzrostowo, no i ten, to jest Serbia, to jest. I tak uważam, że tutaj chłopcy jest zbyt gorszy. Jeszcze nie wiadomo, z kim jutro zagracie. Chyba albo z Wieliczką, chyba z basketem Kwidzyn. Na 75%. Ale ładnie go wypuścił. Każdy punkt, nie, każda asysta, każdy przechwyt. Tak jest. A my kibice jesteśmy z nimi na dobre, na zły. Jak najbardziej. I za niedługo olimpiada, w ramach olimpiady turniej znowu pojadą, pokażą się. My też jedziemy. Trener kadry Polski, może kogoś wybierę z Bydgoszczy. Ja jadę do Nowego Targu. Nie da rady być w dwóch miejscach na rok. Południe. Bo ja tam jeżdżę już od 5 lat i ja prowadzę kroniki stamtąd. A tam jedziesz trener kadry Polski? Nie wiem, gdzie wybierą. Mówili, że gdzieś pojedzie, ale gdzie nie wiem. To zależy chyba skąd będzie trener. Jak będzie tam z południa, to na południe pojedzie. Jeszcze czas. Sędziowie międzynarodowi? Jesteście zadowoleni ze swojej pracy? Tak, bardzo. Trener Serbii nie ma uwag? Ma. Tak? O co? Co? Jest odrzutka i strzał za trzy. Cokolwiek, czy to jest piłka, to trzy, rzuca, piłka, nie ma znaczenia. Nawet jak gomina? No to już, no to ty określasz, to nie wiem, na się przerozpornie na treść. Jasne? Naskakujemy na podjeżdżę pałę, jasne? Proszę, jedziemy. Gaz, znowu! Ja tutaj zapytam się służby medycznej, czy jest wszystko ok, żadnej kontuzji nie ma? To jest najważniejsze. Czterdzieści sekund do końca. 63-48 dla Serbii. Thank you.
Jeszcze tak, jest. Pan jeszcze zdążyli. Koniec meczu. Serbia wygrywa. Gratulacje. Serbia to jak najbardziej zasłużone zwycięstwo. I proszę Państwa, wiemy już na pewno, że Partizan zagra miejsce pierwsze. Majstry, daj opinię.